W tym filmie pokażę Ci, jak stosować zasady skutecznej nauki. Pokażę Ci, jak szybciej, a co najważniejsze, skuteczniej nauczyć się każdego dowolnego utworu. Zrobię to na przykładzie słynnego walca a-moll Fryderyka Chopina. Masz już wybrany swój utwór? Przygotuj nuty, będziemy się go uczyć razem. W tym filmie przejdziemy przez cały proces. Każdego dnia będziemy zajmować się tylko jakąś małą częścią utworu. Za to z największą uwagą i skutecznością. W ten sposób po tygodniu będziesz umiał doskonale całe 8 taktów, a może i 16. Pracę trzeba będzie podzielić na dni, a utwór na fragmenty. Dzień pierwszy. Podział utworu. Nauka pierwszego fragmentu. Ja już mam podzielony utwór na fragmenty. Wiem, co będę dziś ćwiczył. Mój pierwszy fragment to 2 takty. Ty możesz uczyć się teraz innego utworu i być może podział u Ciebie będzie wyglądał inaczej. Wróć do filmu numer 3 tego kursu. Obejrzyj dokładnie, aby wiedzieć, jakim konkretnie fragmentem dziś będziesz się zajmował. Zanim zaczniemy, potrzebujesz jeszcze checklistę, którą znajdziesz w filmie numer 2. Wydrukuj ją, połóż na pulpicie obok nut i zaczynamy. Checklista punkt pierwszy. Prawa ręka, wolno, rozczytanie nut, granie w równych wartościach. Jeśli zaznaczyłeś u siebie w nutach swój pierwszy fragment, możesz zacząć grać. Najpierw zagraj kilka razy niesamowicie wolno. Gdy już wiesz, jakie grać dźwięki i jakimi palcami, możesz próbować spełniać założenia tego punktu. A co trzeba zrobić? Trzeba grać w równych wartościach. Aby być pewnym, że grasz równo, ustaw metronom na 60 i staraj się każdy dźwięk trafić idealnie na metronom. Wcześniej zagrałem kilka razy i wiem już, jakie są dźwięki. Teraz będę chciał zagrać te dźwięki równo i zrobię to przy pomocy metronomu. Będę chciał również zagrać 3 razy z rzędu bez pomyłki i zrobię to za pomocą 3 kostek i zasady 3 razy tak. Rozpoczynam ćwiczenie, włączam metronom na 60 i gram równo każdy dźwięk z metronomem. Udało się, wszystko było dobrze. W związku z tym pierwszą kostkę przesuwam do siebie. Również wszystko dobrze, dobrymi palcami, dobre dźwięki i każdy dźwięk udało mi się zagrać równo, bez żadnego zawahania. Tutaj powinienem zagrać drugim palcem, a nie trzecim. W związku z tym to też jest błąd, kiedy pomyli mi się palec. Nie dość, że nie przesuwam trzeciej kostki do siebie, to 2 kostki muszę cofnąć i zacząć grę od początku. Mogę przejść do kolejnego punktu tylko wtedy, gdy uda mi się zagrać 3 razy z rzędu bez żadnej pomyłki. Checklista punkt 2. Prawa ręka wolno, rozczytanie rytmu, głośne odliczanie. Następny punkt z listy, głośne odliczanie rytmu. W moim utworze będzie to wyglądało w następujący sposób. 3, raz i 2. 3, raz i 2, 3. Każda cyfra, którą wypowiadam, to 1/4 nuta. Tam, gdzie pojawiają się ósemki, trzeba dodać i pomiędzy cyframi. Gdy już wiesz, jak odliczać, możesz zacząć starać się o 3 bezbłędne przegrania. Dla maksymalnej pewności, że grasz dobrze, włącz metronom na 60. Jedno uderzenie metronomu to 1/4 nuta. A gdy pojawiają się ósemki, trzeba dodać i jedną z ósemek grać pomiędzy uderzeniami metronomu. Jeśli w Twoim utworze są szesnastki, musisz zmieścić aż 4 na jedno uderzenie. U mnie z metronomem będzie to wyglądało w następujący sposób. 3,
i dwa, trzy, raz i dwa, trzy. Aby zakończyć ten punkt, musisz zastosować metodę trzy razy tak. Trzy razy z rzędu musi wyjść bezbłędnie. Checklista, punkt trzeci. Prawa ręka szybko. Stopniowe dojście do tempa docelowego. Na tym etapie musisz umieć zagrać szybko. Nawet szybciej niż potrzeba. Aby to osiągnąć, trzeba zrobić następujące kroki. Najpierw w tym samym tempie co ostatnio, czyli ćwierćnuta 60, zagraj raz jeszcze, ale przestań już odliczać głośno. Grając, słuchaj metronomu, by upewnić się, że grasz równo. Jeśli wszystko jest w porządku, czas na podnoszenie tempa. Ustaw metronom na 80. Zagraj 3 razy bezbłędnie. Następnie na 100 znów zagraj 3 razy bezbłędnie. Podnoś tempo do momentu, aż zagrasz dużo szybciej niż potrzeba. Mówimy wtedy, że gramy nad tempem. Ja osiągnąłem tempo 140 i wyraźnie słychać, że jest dużo szybciej niż tempo docelowe. Posłuchaj. Udało mi się zagrać 3 razy bezbłędnie. Prawa ręka umie w stopniu doskonałym. W związku z tym mogę zabrać się za ćwiczenie lewej ręki. Checklista, punkty 4, 5, 6. Nauka lewą ręką. Punkty 4, 5, 6 są identyczne jak pierwszy, drugi i trzeci, tylko dotyczą lewej ręki. W związku z tym pracuj z lewą ręką tak samo jak pracowałeś z prawą. Ja lewą rękę doprowadziłem do takiego samego poziomu jak prawą. Potrafię zagrać 3 razy bezbłędnie w tempie 140. Ty w swoim utworze też musisz mieć opanowaną lewą rękę w stopniu perfekcyjnym. Checklista, punkt 7. Dwoma rękami, wolno, odliczanie rytmu, koordynacja rąk. Zanim zaczniesz uczyć się gry dwoma rękami jednocześnie, polecam najpierw raz przegrać sobie samą prawą ręką. Ostatni raz grałeś kilka minut temu, bo uczyłeś się lewą i mogła prawa ręka już zapomnieć swojej partii. Jeśli z prawą ręką nie ma kłopotów, możemy łączyć dwoma rękami. Ale nie uda ci się od razu zagrać w dobrym rytmie z metronomem. Musisz zrobić to w trzech krokach. Krok pierwszy. Próba połączenia lewej i prawej ręki, ale jeszcze bez zachowania rytmu. Jeśli pojawi się jakieś zawahanie, po prostu się zatrzymaj i przemyśl, co dalej. Grając, musisz głośno odliczać, by być świadomy, jakie słowo przypada na jaki dźwięk i w której ręce. Trzy. Raz. I... Dwa, trzy, raz i dwa, trzy. Krok drugi. Odliczanie w dobrym rytmie, lecz wciąż wolno. Jeśli gdzieś pojawia się jakiś trudny skok, trudny akord, ćwicz tylko dwa dźwięki kluczowe, by uzyskać pożądany rytm. Na tym etapie powinieneś jeszcze grać wolno, głośno odliczać, lecz grać już płynnie cały fragment bez żadnych zatrzymań. Trzy, raz i dwa, trzy. Raz i dwa, trzy. Krok trzeci, metronom 60 plus 3 razy tak. Dopiero teraz można starać się o spełnienie warunków tego punktu, czyli wciąż w wolnym tempie, lecz z metronomem. Włącz metronom na 60 i podczas grania głośno odliczaj. Doprowadź do 3 bezbłędnych przegrań, stosując zasadę 3 razy tak. I teraz... Jeśli jakieś miejsce sprawia kłopot, nie zostawiaj go. Ćwicz tylko dwie nuty problematyczne, aż wyjdzie. Dopiero jeśli rozwiążesz problem, będziesz w stanie cały odcinek zagrać płynnie.
trzy, raz i dwa, trzy, raz i dwa, trzy. Checklista punkt 8. Dwoma rękami szybko. Stopniowe dojście do tempa docelowego. Dojście do tempa docelowego odbywa się w identyczny sposób jak w przypadku, gdy ćwiczyłeś ręce osobno. Zaczynasz od tempa 60. Lecz już nie odliczasz głośno, jedynie słuchasz metronomu. W tym tempie zastosuj zasadę 3 razy tak. Następnie ustaw metronom na 80 i ponownie spróbuj osiągnąć 3 bezbłędne przegrania. Za każdym razem, gdy podnosisz nieco tempo, uzyskuj 3 bezbłędne przegrania. Musisz osiągnąć tempo docelowe, lecz najlepiej, gdybyś doszedł do tempa dużo szybszego. W moim przypadku to tempo 140. Posłuchaj. Tak świetnie przygotowany fragment sprawi, że nie będziesz miał żadnych problemów, by zespolić potem dwa fragmenty ze sobą. Może być jedynie problem w miejscu łączenia fragmentów. Dlatego teraz czas na ostatni, 9 punkt z checklisty. Checklista punkt 9. Zakładka oraz jak poradzić sobie z trudnym miejscem. Zakładka, czyli jeden dodatkowy dźwięk, który jest pierwszym dźwiękiem kolejnego fragmentu. Możesz szybko się go nauczyć, grając jedynie 2, może 3 ostatnie dźwięki pierwszego fragmentu wraz z zakładką na drugi. Trudne miejsce może pojawić się w dowolnym miejscu utworu. Aby się go nauczyć, po pierwsze musisz zlokalizować trudny skok. I ten dźwięk, który sprawia ci problem, ten akord, musi być ostatnim dźwiękiem, który ćwiczysz. Fragment również musi być bardzo mały, by się skoncentrować na problemie i szybko go rozwiązać. Popatrz, jak rozwiązuję problem na przykładzie łączenia pierwszego fragmentu z zakładką. Będę stopniowo przyspieszał, niwelując przerwę pomiędzy dźwiękami. 2, 3, raz. 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 Teraz już mogę włączyć metronom i spróbować zagrać cały fragment z zakładką, nawet z metronomem 140. Posłuchaj. Zagrałem cały fragment plus zakładkę nad tempem, czyli w tempie 140. Udało mi się zagrać 3 razy bezbłędnie. W związku z tym naukę pierwszego fragmentu mam za sobą. Być może na dziś wystarczy. Jeśli dotarłeś do tego momentu, oznacza, że naprawdę zależy ci, by zmieniać swoje sposoby nauki i rozwijać się. A to bardzo cenne. Jeśli pierwszy raz oglądasz to wideo, to pewnie trochę się zeszło z nauką pierwszego fragmentu. Póki co pracuj z tym filmem dalej. Z czasem będziesz mógł pracować z samą checklistą, a nauka jednego fragmentu zajmie ci dużo mniej czasu. Dzień drugi, utrwalanie pierwszego fragmentu i nauka drugiego. Zanim zaczniesz uczyć się kolejnego fragmentu, trzeba przypomnieć sobie to, czego uczyłeś się ostatnio. Być może znów trzeba będzie pograć chwilę osobno. Jeśli grasz już dwoma rękami, nie próbuj grać szybko. Zacznij od tempa wyjściowego. W tym filmie to tempo 60. Zastosuj stopniowe zwiększanie tempa, czyli 3 razy w tempie 60, 3 razy w 80, 3 razy w 100, aż osiągniesz tempo docelowe. Jeśli utrwaliłeś pierwszy fragment i umiesz go doskonale, dopiero wtedy możesz przejść do nauki kolejnego, drugiego fragmentu. Ucząc się go, stosujesz identyczne sposoby postępowania, więc po prostu przewiń film do początku i przejdź wszystko punkt po punkcie raz jeszcze. Dzień drugi. Łączenie pierwszego fragmentu z drugim.
Umiesz już pierwszy fragment wraz z zakładką. Umiesz drugi wraz z zakładką. Obydwa fragmenty umiesz grać nawet w szybszym tempie niż potrzeba. Jeśli chcesz je połączyć i zagrać całe cztery takty, nie rób tego w szybkim tempie. Zejdź do tempa 60. Zagraj 3 razy wolno, stosując zasadę 3 razy tak. Następnie tempo 80 i również 3 razy tak. Następnie 100 i również 3 razy tak, aż osiągniesz tempo docelowe, w którym utwór dobrze brzmi. Na tym etapie nie wskazane jest już wchodzić nad tempo. Tylko pojedyncze fragmenty warto grać w szybszym tempie niż tempo docelowe. Łącząc fragmenty, graj maksymalnie w tempie właściwym dla danego utworu. Jak pracować dalej w kolejnych dniach? Na swojej checkliście masz plan nauki i 7 punktów. Musisz te 7 punktów podzielić rozsądnie na kolejne dni nauki. Nie wiem, ile czasu chcesz ćwiczyć za każdym razem. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć Ci, co robić każdego dnia. To, co najważniejsze, to utrwalenie materiału, zanim zaczniesz uczyć się kolejnej części. Kiedy porzucić oglądanie kursu i przejść na pracę z samą checklistą? Na checkliście masz plan nauki, który obejmuje naukę 4 pierwszych fragmentów i łączenie je w całość. Oznacza to, że powinieneś 4 razy obejrzeć ten film od początku i za każdym razem, ucząc się nowego fragmentu, przejść wszystkie punkty razem ze mną. Czy to wystarczy, aby odłączyć się od kursu i pracować z samą checklistą? Nie wiem. Wiem na pewno, że im dłużej i częściej będziesz ćwiczył punkt po punkcie razem z tym filmem, tym lepiej dla Ciebie. Na koniec całego kursu mam dla Ciebie jeszcze niespodziankę. Pobierając checklistę, zapisujesz się do newslettera, na który będę wysyłał co i raz filmy rozszerzające zagadnienia tego kursu. Być może stworzę również grupę zamkniętą na Facebooku, na którą Cię zaproszę. W tej grupie wzajemnie będziemy mogli sobie pomagać razem z innymi osobami. Będziesz mógł się również ze mną kontaktować mailowo, zadawać pytania, jeśli napotkasz jakieś zagadnienie, którego nie poruszyłem w tym kursie. Być może również spiszę cały kurs w formie małej książeczki. Praca z tekstem będzie dużo skuteczniejsza niż praca z filmem, szybsza, łatwiej będzie się odnaleźć. Czy tak się stanie? Zależy od Was. Mam nadzieję, że przez ten kurs zapoznamy się i zaprzyjaźnimy. Będę pomagał Ci uczyć się gry na pianinie na tyle, na ile będę mógł. Tymczasem dziękuję za trwanie ze mną w tym kursie i życzę samych sukcesów. Do zobaczenia!